Dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym spotkaniu z cyklu Bocian Live. Lecimy z pomocą. Dzisiaj porozmawiamy o PCOS, o tym, czym jest zespół policystyczności jajników, ale też w jaki sposób sobie z nim radzić. Na spotkanie zaprasza Was dr Piotr Pierzyński, specjalista ginekolog, położnik, ale również specjalista do spraw rozrodczości i endokrynologii, który na co dzień przyjmuje w klinice OWI Klinika w Warszawie. Pan doktor jest już z nami, zapraszamy Panie doktorze na wizję. Za moment będzie Pana widać. Jesteśmy, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich, wszystkiego bocianowego. Bardzo, bardzo miłe powitanie. Panie doktorze, zapowiedziałam już, że dzisiaj PCOS, temat bardzo istotny, ponieważ tak naprawdę jest to choroba, która dotyka coraz więcej pacjentek i coraz częściej taka diagnoza, często zbyt późno postawiona, pada. Dlatego myślę, że dzisiaj wiele będzie pacjentek, które nie tylko dołączą i będą nas oglądać, ale również będą chciały zadać panu doktorowi pytania, ponieważ przypominamy, że jesteśmy na żywo i czekamy na wasze pytania, na wasze uwagi, komentarze. Do wszystkich będziemy się odnosić w trakcie warsztatu lub po tej części wykładowej, w części dyskusyjnej. Zostawiam pana, panie doktorze, z pacjentami, z widzami, słuchaczami i do zobaczenia w kolejnej części. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj trochę sobie powiemy o zespole policystycznych jajników, czym jest, jak się go leczy. Jest to najczęstsze schorzenie endokrynologiczne u kobiet. Ono odpowiada mniej więcej za 30% niepłodności żeńskiej. Jest to wieloczynnikowy zespół zaburzeń funkcji jajników z dodatkowymi innymi zaburzeniami metabolicznymi. Diagnoza czasami trwa długo. Ocenia się, że publikacje, nie mamy polskich publikacji w tym temacie, w publikacjach amerykańskich nawet do 3 lat trwa diagnozowanie, ponieważ objawy mogą być niespecyficzne z różnych narządów. Natomiast na czoło takich objawów wysuwa się nieregularność miesiączek. Te miesiączki mogą być rzadkie, może być brak miesiączek czy brak owulacji. Kolejnym takim czynnikiem, który często pacjentki zgłaszają, jest hiperandrogenizm, czyli nadmiar hormonów podobnych do testosteronu. Może to być hiperandrogenizm albo kliniczny w postaci trądziku czy nadmiernego włosienia, czyli hirsutyzmu, ale też hiperandrogenizm laboratoryjny, czyli zwiększone stężenie testosteronu i innych androgenów w badaniach laboratoryjnych. Następny slajd, bardzo proszę. I te pierwsze trzy czynniki wchodzą w skład kryteriów diagnostycznych zespołu policystyczności jajników. Dodatkowo jeszcze pacjentki z policystycznością jajników, z zespołem policystyczności jajników, zdarza się u nich częściej otyłość, nadwaga, insulinooporność czy nieprawidłowy lipidogram, czyli zaburzenia w badaniach lipidów, czyli cholesterolu. Jak sobie wyobrazimy sytuację, w której kobieta ma nieregularne miesiączki, ma kłopoty z zajściem w ciążę, ma hirsutyzm i ma otyłość, no to jesteśmy sobie w stanie też wyobrazić, że dodatkowo inne problemy się dołączają, typu psychosocjalne. Często są to pacjentki, które no, proszą o pomoc. Jest to problematyczne, jest to poważna sytuacja. Natomiast pierwsze trzy kryteria, o których mówiłem, wchodzą w skład tak zwanych kryteriów rotterdamskich. Te kryteria zostały sformułowane w 2003 roku. I do rozpoznania zespołu policystyczności jajników potrzebujemy 2 z tych 3 kryteriów. Czyli kolejnym kryterium, o którym nie zdążyłem powiedzieć, był obraz policystycznych jajników w USG. Możemy, ja nie widzę slajdów, przepraszam teraz, czy... Przepraszam jeszcze. Przepraszam, mamy maleńki problem techniczny, ale już nad nim będziemy panowali. Do trójki wracamy, tak? Tak jest, do tego trzeciego slajdu, tak, jeszcze chwilę. Tak. Ja przepraszam, bardzo zmyliłam, mnie chwilę ciszy. Myślałam, że pan doktor będzie prosił o zmianę tego slajdu i on
w tej chwili gdzieś zupełnie, nie wiem dlaczego, wyrzucił się nie tam, gdzie trzeba. Próbuję go znaleźć i już jest. Już go pokazuję, uciekam, przepraszam. Czyli jeszcze raz tutaj ważnym kryterium diagnostycznym jest policystyczny obraz jajników w badaniu USG. Jest to obraz oceniany, subiektywny obraz oceniany przez ginekologa, który wykonuje badanie USG. Dwa z tych trzech kryteriów wystarczą, żeby rozpoznać zespół policystyczności jajników. Musimy mieć świadomość, że sam obraz jajników w badaniu USG to nie jest zespół policystyczności jajników. Bardzo proszę, następny slajd. Wiemy, że zespół policystyczności jajników jest odpowiedzialny za około 25-30% niepłodności żeńskiej. Jest to bardzo częsty zespół. W tej chwili nawet w takich lżejszych przypadkach dyskutuje się, czy częstość występowania tego zespołu, czy jest to choroba, czy jest to taka uroda tak naprawdę. Ja tak pacjentkom tłumaczę, że to taka trochę uroda, ale taka uroda, z którą trudniej zajść w ciążę i zdarzają się poważniejsze problemy, więc dosyć często wymaga leczenia. Następny slajd, bardzo proszę. Jest to choroba w dużej części determinowana genetycznie. Jest to dziedziczenie wieloczynnikowe. Nie ma jednego genu policystyczności jajników. Około 100 zaangażowanych genów jest w wystąpieniu tej choroby. Ocenia się, że czynniki genetyczne odpowiedzialne są za około 70% przypadków zespołu policystyczności jajników. Bardzo proszę, następny slajd. Jednym z podstawowych kryteriów, o którym mówiłem wcześniej, jest policystyczność jajników, czyli policystyczna morfologia jajników. I w tej chwili definiuje się ją jako więcej niż 25 pęcherzyków w jajniku. Może to występować po jednej stronie, nie muszą oba jajniki mieć powyżej 25 pęcherzyków. Wystarczy, że jeden z jajników ma 25 pęcherzyków w jajniku. Mówimy wtedy o policystycznej morfologii jajników. Musimy jakby pamiętać, że to kryterium się zmieniało. Wcześniej mówiono o 12 pęcherzykach w jajniku. Natomiast w związku z rozwojem technik USG, w związku z rozwojem technik obrazowania i mamy lepszej generacji sprzęt, tym okazuje się, że więcej pęcherzyków jesteśmy w stanie zobaczyć. Czyli to kryterium obowiązuje przy badaniu USG sondą dopochwową o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości. Natomiast większość gabinetów ginekologicznych już jest wyposażona w tego typu sondy. Tutaj jest ważną rzeczą to, że podczas wizyty ginekologicznej ginekolog powinien te pęcherzyki policzyć. Pęcherzyki antralne w jajniku to są pęcherzyki, które są mniejsze niż 10 mm. One w zespole policystyczności jajników i w policystycznej morfologii jajników mogą się układać charakterystycznie tak na obwodzie jajnika, chociaż nie jest to regułą. Natomiast ważne jest, żeby zadać sobie trud i głowicą przejechać z jednej strony jajnika w drugą i policzyć te pęcherzyki. Nie powinno się wypowiadać o policystyczności jajników, nie podając ilości pęcherzyków antralnych. Czasami, jeżeli tych pęcherzyków jest bardzo dużo, na przykład około 40, wtedy wystarczy się ograniczyć do takiego sformułowania, że mamy powyżej 25 pęcherzyków w jajniku, albo że mamy rzeczywiście policystyczną morfologię jajników. To jest ważne, szczególnie w takich sytuacjach granicznych, czyli jeżeli mamy na przykład 18 pęcherzyków czy 20 pęcherzyków, to kryteria policystyczności jajników nie są spełnione. Innymi kryteriami rozpoznawania policystycznej morfologii jajników inne są kryteria w przypadku wykonywania badania USG sondą przez brzuszną. Takie badanie wykonujemy u pacjentek, które nie współżyły. Wtedy takim kryterium uznania jajnika za policystyczny jest graniczna objętość jajnika. Wtedy powinniśmy zmierzyć trzy wymiary takiego jajnika, wyliczyć jego objętość i objętość powyżej 10 cm sześciennych jajnika też uznajemy za jajnik policystyczny. Bardzo proszę, następne rzeczy. Natomiast powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy.
policystyczna morfologia jajników, czy tak zwane jajniki policystyczne w USG, to nie jest równoważne z zespołem policystyczności jajników. Niestety bardzo często widzimy w badaniach USG, w opisach USG, takie skróty myślowe, czyli jajnik PCO na przykład, albo w ogóle policystyczność jajników. Musimy mieć świadomość, że sama ilość, duża ilość pęcherzyków w jajnikach, czyli powyżej, nawet powyżej 25 pęcherzyków w jajnikach, przy braku innych problemów, czyli przy niespełnieniu innych kryteriów, czyli u pacjentki, która nie ma zaburzeń cyklu, ma regularne miesiączki, występują u niej owulacje, nie ma trądziku, nie ma hirsutyzmu, jej badania są prawidłowe, taka pacjentka, u niej nie możemy rozpoznać zespołu policystyczności jajników. Ona ma po prostu jajniki z dużą ilością pęcherzyków. Ocenia się, że około 20% kobiet może mieć właśnie takie jajniki. Przyklejanie nalepki, w cudzysłowie, do takiej pacjentki, pisząc to w opisie USG, że są to jajniki policystyczne, często jest szkodliwe, dlatego że pacjentki tym się denerwują, a dosyć często jest tak, że nie ma podstaw do zdenerwowania. Także jeszcze raz, zespół policystyczności jajników klasycznie rozpoznajemy stosując kryteria. Jajniki policystyczne w USG, czyli duża ilość pęcherzyków w jajnikach, jest tylko jednym z kryteriów. Tak, kolejne dwa kryteria to jest brak owulacji, nieregularne miesiączki lub nadmiar androgenów, albo kliniczny, czyli hirsutyzm lub trądzik, albo laboratoryjny. I żeby rozpoznać zespół policystyczności jajników, dwa z tych trzech kryteriów powinny być spełnione. Bardzo proszę, następny slajd. Te kryteria, o których mówiłem, są to kryteria kliniczne, natomiast jeszcze jakby widząc pacjentkę i diagnozując ją w kierunku policystyczności jajników, też powinniśmy wykluczyć kilka innych sytuacji. Więc okej, kryteria rotterdamskie, czyli te trzy kryteria, które oceniamy na podstawie wywiadu, czyli jeżeli pacjentka mówi, że miesiączki są nieregularne i nieregularność miesiączek to nie oznacza, że miesiączki są co 27, a czasem co 30 dni. Takie miesiączki są regularne. Miesiączki nieregularne to są takie, które raz występują co 30, raz co 90 dni. Tak do tego podchodzimy, czyli jeżeli też nie ma owulacji, też to ustalamy z wywiadu. Do oceny hiperandrogenizmu klinicznego, czyli do oceny nasilenia hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia, używa się specjalnej skali. Jest to skala Ferrimana-Galwaya, jest to taka skala, w której ja daję swoim pacjentkom taki formularz, gdzie zaznaczonych jest 9 okolic ciała i one same określają, zaznaczając ptaszkiem, w której okolicy, jakie jest nasilenie owłosienia, dodaje się ten punktaż. Jeżeli mamy powyżej 3, czasami zależy od interpretacji, powyżej 8 punktów, możemy taki wynik uznać za hirsutyzm, czyli hiperandrogenizm kliniczny. Do tego wykonujemy jeszcze ocenę laboratoryjną i są to badania hormonalne. W tych badaniach hormonalnych z jednej strony diagnozujemy integralność cyklu i rezerwę jajnikową, czyli między 2. a 5. dniem cyklu, czyli w czasie miesiączki, wykonujemy badanie FSH, LH, estradiol i testosteron. Często też robimy badanie tak zwanego wolnego testosteronu. Są to takie podstawowe badania, które pozwalają nam na zorientowanie się na temat kwestii funkcji przysadki mózgowej, funkcji jajnika i regulacji przysadki mózgowej przez jajnik. Dosyć częste w zespole policystyczności jajników jest to, że LH jest większe niż FSH. Testosteron bywa podwyższony też w zespole policystyczności jajników. Jeżeli badamy wolny testosteron, też on może być podwyższony. Następnie obowiązuje nas też zdiagnozowanie integralności cyklu, czyli prosimy pacjentkę o to, żeby obserwowała swój cykl, żeby obserwowała, w którym dniu cyklu pojawia się śluz płodny, może wykonywać testy owulacyjne. To jest wszystko po to, żeby zdiagnozować zbliżającą się owulację. 7 dni po owulacji prosimy o wykonanie badania krwi na progesteron. Badanie krwi na progesteron w czasie miesiączki nie ma praktycznego stosowania u kobiet, które nie mają żadnych torbieli w jajnikach, tego nie robimy. Progesteron powinno się zbadać 7 dni po owulacji. Natomiast ważne jest w tych hormonach badanych w czasie miesiączki między 2. a 5. dniem cyklu, żeby zlecić FSH, LH i estradiol razem. FSH i LH można interpretować pod warunkiem, że jest to zrobione pomiędzy 2. a 5. dniem cyklu i estradiol jest poniżej 50
pikogramów na mililitr. Jeżeli estradiol jest większy, możemy podejrzewać, że w jajniku jest jakaś torbiel, to może nam zaburzać reakcję przysadki mózgowej i powodować, że te badania są niediagnostyczne. Czyli jeszcze raz, między drugim a piątym dniem cyklu wykonujemy zawsze razem FSH, LH i estradiol. Do tego wykonujemy badanie testosteronu, ewentualnie wolnego testosteronu. Możemy diagnozować cykl, żeby sprawdzić, czy cykle są owulacyjne i w tym celu wykonujemy badanie krwi na progesteron. Dodatkowym hormonem, który określa nam, jaka jest rezerwa jajnikowa, jest AMH, hormon antymolerianowski. Ten hormon na razie nie jest w żadnych kryteriach diagnostycznych policystyczności jajników, być może się w nich znajdzie. Wiemy, że ten hormon produkowany jest przez drobne pęcherzyki w jajniku i rzeczywiście u pań z policystyczną morfologią jajników, czyli u pań, które mają dużo pęcherzyków w jajnikach, te AMH bywa podwyższone. Natomiast tak, jeżeli mamy kliniczną sytuację, w której mamy pacjentkę, która skarży się na hirsutyzm, czyli nadmiar owłosienia, czy problemy z cerą, powinniśmy również wykluczyć złą funkcję nadnerczy jako źródło androgenów. Generalnie hormony androgenne, czyli podobne do testosteronu, działające tak jak testosteron, mogą być wytwarzane w jajnikach, zasadniczo rzecz biorąc, i w nadnerczach. I czasami zdarza się tak, że dochodzi do nadnerczowej nadprodukcji androgenów i może to dawać obraz kliniczny podobny do zespołu policystyczności jajników, ale zespołem policystyczności jajników nie jest. Do różnicowania tego hiperandrogenizmu nadnerczowego najczęściej używamy badania, które się nazywa 17-OH-progesteron, 17-hydroksyprogesteron. To badanie wykonujemy w czasie miesiączki, między drugim a piątym dniem cyklu. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest progesteron, tak? To jest zupełnie inny hormon. To jest hormon, który jest prekursorem hormonów nadnerczowych i jeżeli jest zaburzenie funkcji nadnerczy, które może objawiać się hirsutyzmem, to dochodzi do kumulacji tego 17-OH-progesteronu, czyli do podwyższenia, tak? Dodatkowo w sytuacji oceny klinicznej pacjentki, która ma nieregularne miesiączki i podejrzewamy ją o policystyczność jajników, powinniśmy wykluczyć inne sytuacje kliniczne, które mogą powodować nieregularność miesiączek czy maskować obraz kliniczny. I takimi sytuacjami jest nadmiar prolaktyny, jak również czy niedoczynność tarczycy. Także w tym celu powinniśmy zrobić prolaktynę i TSH. Dodatkowo musimy wiedzieć, że dosyć częstą przypadłością pacjentek diagnozowanych z zespołem policystyczności jajników są zaburzenia metabolizmu cukru o charakterze na przykład insulinooporności czy zaburzeń lipidowych. Częściej te zaburzenia dotyczą pacjentek, które ważą za dużo, z otyłością. Możemy to badać, mierząc stężenie insuliny we krwi. To stężenie insuliny we krwi możemy mierzyć na czczo oraz po podaniu glukozy. U takich pacjentek też powinniśmy zrobić próbę cukrzycową, czyli to OGTT, czyli próbę doustnej tolerancji glukozy, oraz lipidogram, czyli ocenić cholesterol i frakcję cholesterolu, ponieważ ta sytuacja kliniczna predysponuje do dodatkowych problemów. Czyli jeżeli mamy pacjentkę, z którą już porozmawialiśmy, oceniliśmy, jak wygląda przebieg jej cyklu, oceniliśmy, czy ma regularne te cykle, czy są owulacje, oceniliśmy, czy ma hiperandrogenizm kliniczny, czy nie, oraz wykonaliśmy badanie laboratoryjne, u takiej pacjentki dopiero możemy się wypowiedzieć, czy mamy do czynienia z zespołem policystyczności jajników. I do czynienia z zespołem policystyczności jajników będziemy mieli w przypadku wypełnienia kryteriów rotterdamskich oraz wykluczenia innych problemów. Tak, czyli powinniśmy wykluczyć hiperandrogenizm nadnerczowy, powinniśmy wykluczyć inne sytuacje kliniczne, które mogą wpływać na nieregularność miesiączek. To jest taki podstawowy No to jak mamy już postawioną wstępną diagnozę, no to przystępujemy do leczenia zazwyczaj. Czyli sytuacja, w której pacjentka ma miesiączki co 90 dni, nie powinna być tolerowana. Taką sytuację należy leczyć odpowiednio. I teraz leczenie będzie zależało od tego, jakie są preferencje pacjentki.
I teraz na różnych etapach życia te preferencje mogą być oczywiście różne, czyli kobiety, które nie planują ciąży, powinniśmy myśleć o uzyskaniu regularności miesiączek. To jest jakby z wielu przyczyn powinniśmy do tego dążyć, na przykład z takiej to przyczyny, że jeżeli miesiączki, cykle się przedłużają, miesiączki są bardzo nieregularne, to predysponuje na przykład do przerostu endometrium, czy do tak zwanych przełomowych krwawień, czy nieregularnych krwawień. I w takiej sytuacji stosujemy najczęściej tabletki antykoncepcyjne, dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, czyli typowe tabletki antykoncepcyjne złożone z estrogenów i pochodnych progesteronu. Takie tabletki zapewniają regularność miesiączek. Takie tabletki też mają działanie antykoncepcyjne, co może być dodatkową korzyścią. Takie tabletki będą też zmniejszały intensywność miesiączek i zmniejszały bolesność miesiączek. To jest jakby dodatkowa korzyść. Dzięki używaniu leków antykoncepcyjnych mamy mniejsze ryzyko powstawania torbieli w jajnikach. Takie tabletki można stosować długoterminowo. Tak typowo opakowanie leku antykoncepcyjnego zawiera 21 tabletek, wtedy stosujemy 21 tabletek, robimy 7 dni przerwy i zaczynamy następne opakowanie. Są niektóre preparaty, które mają po 28 tabletek. Niektóre panie, które nie chcą przyjmować leków antykoncepcyjnych lub źle je znoszą lub mają przeciwwskazania, na przykład przebyły wcześniej zakrzepicę. U takich pań możemy wywoływać miesiączki, czyli doprowadzać do regularności miesiączek poprzez używanie pochodnych progesteronu. Czyli taką pochodną progesteronu jest dydrogesteron, na przykład czy same preparaty progesteronu. Stosujemy to w drugiej połowie cyklu. Takim typowym, sztandarowym dawkowaniem takich preparatów jest podawanie ich przez 10 dni w cyklu, od 16 na przykład do 25 dnia cyklu. Teraz kolejną sytuacją kliniczną są kliniczne objawy nadmiaru androgenów, czyli hirsutyzm, problemy z cerą. Możemy też stosować dodatkowe leki antyandrogenne. Bardziej ograniczamy je do pacjentek, u których samo podawanie tabletek antykoncepcyjnych, które działa antyandrogennie, nie zadziałało. Także to jest bardziej kwestia oceny klinicznej do decyzji już w czasie leczenia. No i oddzielnym całym działem medycyny jest stymulacja jajeczkowania, czy indukcja jajeczkowania u pań, które mają problem z owulacją, u pań, które chciałyby zajść w ciążę. No, otóż wiemy, że jeżeli nie ma owulacji, no to zajście w ciążę nie jest możliwe. Tutaj w przypadku zespołu policystyczności jajników u pań, które ważą za dużo, okazuje się, że normalizacja masy ciała, zmniejszenie masy ciała może być wystarczające i może być tak samo skuteczne jak inne, jak leki stymulujące owulację. Tutaj często stosujemy metforminę, czyli jest to preparat przeciwcukrzycowy, jest to preparat korzystnie działający w insulinooporności, zmniejszający tą insulinooporność. Korzystnie też działa na funkcjonowanie jajników, na jakość komórek jajowych, może też zmniejszać hirsutyzm. Jest to typowo stosowany lek wspomagający wtedy, kiedy są wskazania, wtedy, kiedy możemy podejrzewać insulinooporność, czyli szczególnie u pań otyłych, czy u pań z cechami insulinooporności w badaniach dodatkowych. Powinniśmy też pamiętać o lekach takich ulnoustrojowych, takich na przykład jak leki obniżające cholesterol. To dotyczy pań, u których zespół policystyczności jajników współistnieje z tak zwanym zespołem metabolicznym. Natomiast same leki stymulujące owulację będziemy stosowali u pań, u których normalizacja masy ciała czy metformina nie przyniosły spodziewanego efektu. I tutaj mamy takie zasadnicze trzy rodzaje tych leków: klomifen, czyli cytrynian klomifenu, letrozol oraz zastrzyki z gonadotropinami. Klomifen i letrozol są to leki w tabletkach, stosuje się je przez 5 dni w cyklu. Jest to proste leki, są to w stosowaniu. One wymagają nadzoru, tak samo zresztą jak zastrzyki z gonadotropinami, czyli z lekami, które stymulują bezpośrednio jajniki do wzrostu pęcherzyków, wymagają jeszcze ściślejszego nadzoru. Bardzo proszę następny slajd.
Czyli jeżeli będziemy myśleli o leczeniu w policystyczności jajników, to oczywiście ważnym punktem będzie indukcja owulacji, natomiast musimy pamiętać o jakby całościowej sytuacji, tak? Czyli zmniejszenie objawów nadmiaru androgenów, takich jak trądzik, hirsutyzm czy wypadanie włosów oraz zapobieganie zaburzeniom funkcji macicy, takim jak przerost endometrium czy antykoncepcja. Te wszystkie pierwsze trzy punkty będziemy osiągali lekami antykoncepcyjnymi. Leczenie zaburzeń metabolicznych możemy osiągać czy to lekami normalizującymi gospodarkę lipidową czy metforminą. No, indukcję owulacji osiągamy tymi lekami, o których mówiłem, do których za chwilę wrócimy. Bardzo proszę, następny slajd. Znaczy, tak jak mówiłem, pierwsze trzy punkty osiągamy lekami antykoncepcyjnymi. Tutaj musimy mieć świadomość, że na przykład leczenie hirsutyzmu, czy wypadania włosów, czy trądziku jest dosyć długotrwałe. Pierwsze efekty mogą się pojawiać po kilku miesiącach, więc powinniśmy uprzedzić pacjentkę co do jej oczekiwań. To nie będzie żadna czarodziejska różdżka, która od razu odmieni wszystko. To będzie trwało długo. Natomiast jest to możliwe i dobrze to działa. Bardzo proszę, następny slajd. Metformina, o której już wspominałem, jest lekiem przeciwcukrzycowym. Ona zmniejsza glikemię, zmniejsza stężenie cukru i normalizuje hiperinsulinemię, czyli pomaga w insulinooporności. Jak się okazuje, samo stosowanie metforminy u pacjentek z zespołem policystyczności jajników może się wiązać z powrotem cykli owulacyjnych, nawet u połowy pacjentek, więc jeżeli starania o ciążę nie trwają długo, jeżeli pozostałe parametry są prawidłowe, możemy zacząć tylko od stosowania metforminy i zobaczyć, jaki jest efekt. Ona ma szereg korzystnych działań, zmniejsza apetyt, w połączeniu z dietą niskokaloryczną umożliwia zmniejszenie wagi, zmniejsza też insulinooporność. Podejrzewa się, że leki stymulujące owulację, takie jak klomifen czy letrozol, mogą działać lepiej w połączeniu z metforminą, czyli jest to częsty lek stosowany rutynowo w zajmowaniu się pacjentkami z policystycznością jajników. Bardzo proszę, następny slajd. Teraz jeżeli chodzi o leki, doustne leki stymulujące jajeczkowanie czy indukujące jajeczkowanie, to może być albo klomifen, czyli Clostilbeget, klomid, albo letrozol, aromek, lametta, letrozol. Wszystkie preparaty tych leków zawierają w cudzysłowie tyle samo cukru w cukrze. To są te same preparaty, więc nie ma to znaczenia, czy preparat letrozolu nazywa się aromek, czy lametta, czy letrozol. One wszystkie działają podobnie z klomifenem. Oba leki stosujemy przez 5 dni w pierwszej połowie cyklu. Zazwyczaj zaczynamy w czasie miesiączki, czyli w trzecim, tam czwartym lub piątym dniu cyklu. Wtedy schemat podawania ich jest taki, że no jak zaczynamy od trzeciego dnia cyklu, to stosujemy od trzeciego do siódmego dnia cyklu, od czwartego do ósmego, od piątego do dziewiątego. Te leki, i klomifen, i letrozol, powodują zwiększenie produkcji hormonów przez przysadkę mózgową i to prowadzi do wzrostu pęcherzyka dominującego i doprowadza do owulacji. Oba leki powinny być stosowane pod nadzorem. Nie należy ich zlecać pacjentom i zostawiać bez nadzoru. Te sytuacje takie, o których czasem się słyszy, że gdzieś tam w Krakowie, powiedzmy, urodziły się pięcioraczki, to w obecnych czasach najczęściej jest to wynik braku nadzoru nad stymulacją jajeczkowania, niestety. Tak, czyli jeszcze w latach 70., kiedy tych leków nie było, pamiętamy, że jest jakaś historia pięcioraczków gdzieś z wybrzeża, to było naturalne.
Natomiast ostatnie sytuacje, ostatnie historie, to zazwyczaj jest niewłaściwy albo brak nadzoru nad stymulacją oczkowania. Nie jest to leczenie w żaden sposób, w żadnej mierze. Nie jest to leczenie zakończone sukcesem. Po stymulacji jajeczkowania możemy ocenić, czy owulacja miała rzeczywiście miejsce. Można to zrobić na kilka sposobów. Takim typowym sposobem jest kolejne badanie USG, które uwidacznia nam ciałko żółte w jajniku, czyli ciałko żółte to jest powstaje w jajniku po pęknięciu pęcherzyka, czyli pęcherzyk dominujący, który pękł ulegał ekowulacji w środku cyklu, uwolnił komórkę jajową. On ulega obkurczeniu, wypełnia się krwią, powstaje tam skrzep, zostają tam jeszcze inne komórki z tego pęcherzyka i ten pęcherzyk zaczyna produkować progesteron. Mówimy o tym pęcherzyku, że jest to ciałko żółte. Zazwyczaj w cyklach z klomifenem nie musimy stosować w drugiej połowie cyklu preparatów progesteronu typu Duphaston, typu luteina. Natomiast w cyklach z letrozolem zazwyczaj zaleca się stosowanie tego typu preparatów. Mówimy o takim leczeniu, nazywa się to wsparcie lutealne, czyli wsparcie drugiej fazy cyklu, fazy lutealnej, czyli w pierwszej fazie, w pierwszej połowie cyklu stosujemy zaraz w czasie miesiączki leki stymulujące jajeczkowanie typu klomifen, letrozol. Potem powinniśmy zobaczyć pacjentkę około 10-12 dnia cyklu, żeby ocenić, ile rośnie pęcherzyków, czy nie jest ich za dużo. Jeżeli pęcherzyków jest więcej niż 3, powinniśmy się zastanowić nad przerwaniem stymulacji, tak? Nad przerwaniem cyklu i nad zaleceniem antykoncepcji, dlatego że jeżeli urośnie za dużo pęcherzyków, tak czasami może być, może to nie być przewidywalne do końca, może być to trudne do przewidzenia. Jeżeli mamy więcej niż 3 pęcherzyki, wtedy mamy znacząco większe ryzyko ciąży bliźniaczej. Rozumiejąc presję pacjentów na wynik, musimy też dbać o to, żeby nie doprowadzać do powikłań. A ciąża trojacza nie jest to leczenie zakończone sukcesem, więc musimy zwracać na to uwagę. Czyli w takim cyklu nadzorowanym zazwyczaj wykonujemy badanie USG mniej więcej 5 dni po ostatniej dawce, ostatniej tabletce, którą stosowaliśmy w stymulacji jajeczkowania. W badaniu USG powinniśmy uwidocznić, ile mamy pęcherzyków dominujących, zazwyczaj jest 1 lub 2. I powinniśmy spróbować przewidzieć, kiedy będzie owulacja i ewentualnie pomóc tej owulacji, wywołując ją, robiąc zastrzyk z HCG, czyli z Ovitrel. Następnie po owulacji często kontrolujemy, czy ta owulacja rzeczywiście miała miejsce, czyli sprawdzamy, czy w jajniku obecny jest ciałko żółte. Bardzo proszę, następny slajd. W sytuacjach, w których nie bardzo nam idzie leczenie klomifenem czy letrozolem, w takich sytuacjach stosujemy gonadotropiny. Gonadotropiny są to hormony przysadki mózgowej, są to leki zawierające hormony przysadki mózgowej. Tak jak Państwo pamiętacie, mówiłem, że letrozol i klomifen powodują zwiększone wydzielanie hormonów przez przysadkę mózgową. No to gonadotropiny to są te hormony, czyli jeżeli nie do końca nam leczenie działa z klomifenem, z letrozolem, zdarzają się sytuacje oporności na te leki, wtedy powinniśmy użyć gonadotropin. Są to leki w zastrzykach. Te zastrzyki podaje się podskórnie. Jest to łatwe. Są to leki zarejestrowane do samodzielnego podawania przez pacjentkę. My, jakby instruując pacjentki, jak wykonywać te leki, teraz już dosyć często odwołujemy się do YouTube'a. Mówimy, że bardzo proszę, po wpisaniu nazwy leku w YouTube będzie 10 filmów instruktażowych, jak wykonać taki zastrzyk. Jest to proste, zazwyczaj wszyscy sobie radzą. Gdyby były wątpliwości, zapraszamy do nas. Pielęgniarki są fachowcami w udzielaniu instruktażu i zrobią to bardzo dobrze. Istnieje teoretyczna możliwość refundacji gonadotropin w przypadku stymulacji jajeczkowania w policystyczności jajników, natomiast nie namawiamy do tego, dlatego że często jest to interpretowane przez NFZ jako wykorzystanie refundacji do in vitro. Czyli jeżeli pacjentka skorzysta z refundowanego cyklu z gonadotropinami, to potem może się okazać, że gdyby to nasze leczenie się nie udało, to mało zaawansowane leczenie stymulacji jajeczkowania, to może nie być możliwości potem refundacji
leków przy bardziej zaawansowanym leczeniu. Każdy cykl z gonadotropinami wymaga nadzoru. Takich badań USG zazwyczaj jest więcej niż w przypadku cykli stymulowanych klomifenem czy letrozolem. Powinniśmy ściślej nadzorować. Te gonadotropiny krócej działają, czyli są to leki, które są to zastrzyki, które podaje się codziennie. Mamy nieco też większą możliwość sterowania przebiegiem stymulacji, czyli jeżeli widzimy, że nam rośnie jeden pęcherzyk, to zostajemy na takiej dawce, na której byliśmy wcześniej. Stymulacja jajeczkowania z gonadotropinami wymaga zawsze wsparcia lutealnego, czyli podawania preparatów progesteronu po owulacji. Także tych badań USG zazwyczaj jest więcej. Bardzo proszę, następny slajd. Nie zawsze nam się to wszystko udaje. Musimy mieć świadomość, że jakby każdy cykl miesiączkowy może być inny. Reakcja w każdym cyklu może się różnić. I czasami te same leki podawane w takich samych okolicznościach, w takich samych sytuacjach wywołują inny efekt. I teraz powinniśmy stymulację jajeczkowania odwołać, jeżeli mamy więcej niż 3 pęcherzyki o średnim wymiarze powyżej 15 mm, czyli takie pęcherzyki, które mogą zawierać dojrzałe komórki jajowe. Wtedy podajemy pochodną progesteronu przez 10 dni. Po odstawieniu tego progesteronu wystąpi miesiączka, powinniśmy wykluczyć torbiele. Także proszę mieć jakby świadomość, że nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko kontrolować w cyklu i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. I po to są wizyty w nadzorze USG, żeby to sprawdzić. Mam pytanie od pani Pauli. Jeżeli miesiączki są regularne i do tego jest owulacja, co wtedy robimy? To jest częsta sytuacja regularnych miesiączek i owulacji w niepłodności idiopatycznej, czyli w takiej niepłodności, w której wszystko jest w porządku, badania są prawidłowe, a jest problem z zajściem w ciążę. Zazwyczaj nie jest to sytuacja dotycząca policystyczności jajników, natomiast wiemy, że jeżeli wszystko jest w porządku, miesiączki są regularne i są owulacje, pomimo tego nie udaje się zaś w ciążę, to jak się okazuje, leki stymulujące jajeczkowanie zwiększają szanse na ciążę. Jest kilka mechanizmów, one mogą poprawiać jakość komórek jajowych, może bardziej ściśle nadzorujemy taki cykl, ale pomimo tego, że są owulacje, to w przypadku, kiedy mamy kłopot z uzyskaniem ciąży, to tak, stosujemy leki stymulujące jajeczkowanie. I bardzo proszę, następny slajd, już podsumowując. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie o tym, jakim schorzeniem jest zespół policystyczności jajników. Wiemy, że jest to schorzenie wieloczynnikowe, jest to zespół metaboliczny przebiegający z zaburzeniami owulacji, nieregularnymi miesiączkami i zaburzeniami na przykład insulinooporności, problemami z insulinoopornością. Musimy wiedzieć, że nadal istnieją kontrowersje co do kryteriów rozpoznawczych. To jest zespół niejednorodny. Nie zawsze jest takie samo podejście, optymalnym podejściem do leczenia i jakby podejście terapeutyczne różnicujemy w zależności od potrzeb pacjentek, o których mówiłem. Zespół policystyczności jajników jest jedną z głównych składowych czynnika żeńskiego niepłodności i bardzo proszę, pamiętamy o tym, że leczenie niepłodności w policystyczności jajników wymaga nadzoru ginekologa, wymaga wykonywania badań USG, powinno to być leczenie kontrolowane. Dziękuję, to był chyba ostatni slajd. Mam kilka pytań, tak? Mam kilka pytań, tak patrzę na marginesie, mi się pokazały. Dokładnie. Tutaj pierwsze, które chciałabym wyświetlić, właściwie mocno nawiązuje do tego, o czym przed chwilą w podsumowaniu pan doktor wspominał, czyli chodzi o połączenie, o ewentualny związek PCOS z zaburzeniami metabolizmu. Dosyć często współwystępuje insulinooporność z zespołem policystyczności jajników.
powinniśmy to jakby oddzielnie rozpoznawać, czyli diagnozujemy to robiąc próbę cukrzycową tak zwaną, czyli próbę z glukozą, czy też insulinę na czczo oraz po podawaniu glukozy. Generalnie rozpoznawanie insulinooporności jest dosyć trudne, bo nie zawsze te testy są jednoznaczne. Nie zawsze jest taki wskaźnik HOMA, który określamy, który nam jest miarą insulinooporności. Testy, które dokładnie diagnozują insulinooporność, są zaawansowane, wykonywane w warunkach szpitalnych, generalnie niedostępne. Zazwyczaj mamy podejście takie, że jeżeli pacjentka spełnia kryteria policystyczności jajników, waży za dużo, to podejmujemy próbę leczenia metforminą. Jeżeli kryteria są spełnione, to często tą metforminę też możemy stosować we wczesnej ciąży. Jest to kontrowersyjny temat, bo było kilka publikacji, które mówiły, że nie powinno się stosować teraz. Jest trochę renesans, trochę nawrót do tego. Ale generalnie uznajemy, że metformina w takim dawkowaniu typowym pomaga nam, może nam poprawiać jakość komórek jajowych, może nam poprawiać odpowiedź na owulację, odpowiedź na leki. Może też pomagać w normalizacji masy ciała, także jest to lek, który często stosujemy. Łatwiej pewnie stosujemy ją na wyrost nieco, tak? Czyli stosujemy ją pewnie u pacjentek, które zdecydowane insulinooporności nie mają, natomiast wiemy, że inne dodatkowe korzystne działania tej metforminy również występują, więc nie boimy się tego leku. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy problemu z nadmiernym owłosieniem. W jaki sposób można go opanować? Najpierw powinniśmy jakby ustalić, czy na pewno jest ono nadmierne, czyli często percepcja własna jest nieco inna niż takie kryteria kliniczne tak naprawdę i jest to rzecz jakby subiektywna, musimy o tym wiedzieć, tak? Także jeżeli rzeczywiście w ocenie na przykład tej skali Ferrimana-Galloway'a wychodzi, że mamy do czynienia z hirsutyzmem, jest to problem kosmetyczny dla danej pacjentki, zazwyczaj zaczynamy od leków antykoncepcyjnych. Tak? Problem jakby powstaje wtedy, kiedy pacjentka stara się zajść w ciąży i ma nadmierne owłosienie. To często jest jakby taka sytuacja, no to użycie antykoncepcji wyklucza zachodzenie w ciąży. Po wykluczeniu jakichś problemów z nadnerczami, po wykluczeniu poważnych innych schorzeń endokrynologicznych, czy w sytuacji, w której to nadmierne owłosienie nie narasta szybko, nie są duże stężenia testosteronu obecne, czyli nie podejrzewamy jakichś poważnych sytuacji z jajnikiem, no z jednej strony pozostaje postępowanie kosmetyczne, czyli laseroterapia, z drugiej strony leki antykoncepcyjne i ewentualnie leki antyandrogenne, czyli jeżeli lek antykoncepcyjny nie działa wystarczająco dobrze, możemy dodatkowo, takie jak spironolaktan na przykład, dodatkowo dokładamy do leków antykoncepcyjnych leki antyandrogenne. Musimy pamiętać, że to zajmuje około 6 miesięcy, zanim uzyskamy taki widoczny efekt. Jeżeli panie planują działania kosmetyczne, na przykład laseroterapię owłosienia, to powinny to zrobić na szczycie działania leków. Czyli najpierw zalecam, żeby przez kilka miesięcy, optymalnie nawet pół roku poprzyjmować te leki, a dopiero potem usuwać. Musimy też pamiętać, że to też nie jest jakby super takie rozwiązanie, to nie jest czarodziejska różdżka, tak? Te włosy będą obecne, one będą cieńsze, będą mniej wypigmentowane, ale one będą obecne. Także no, musimy o tym pamiętać, jest cały szereg działań, które możemy podjąć. Kolejne pytanie też nawiązuje do części pana wykładu, ale gdybyśmy mogli raz jeszcze zaznaczyć, od czego zależy to, czy progesteron będzie podawany po uzyskaniu owulacji dzięki stymulacji lekami? Podczas stymulacji jajeczkowania niektórymi lekami, szczególnie gonadotropinami, podejrzewa się tak zwaną niedomogę lutealną, czyli podejrzewa się, że ciałko żółte, które powstaje po owulacji, w niewystarczający sposób, z uwagi na to, że było też eksponowana przysadka na leki mózgowa i ten pęcherzyk jajnikowy, to ciałko żółte może w niewystarczający sposób produkować progesteron i powinniśmy zapewnić tak zwane wsparcie lutealne, czyli podawać progesteron. Czyli zdecydowanie stosujemy to po stymulacji jajeczkowania gonadotropinami. Co do stymulacji letrozolem, jest to kontrowersyjne, wydaje się, że tak. Co do stymulacji klomifenem, czyli clostridbegetem, prawdopodobnie nie ma takiej potrzeby.
Czyli tym czynnikiem pierwszym, od którego zależy fakt, czy ten progesteron będzie wprowadzony, czy nie, jest to, jakim lekiem przeprowadzona została stymulacja, wywołana stymulacja. Mamy też pytanie o wynik AMH. Pani Paula pyta o wynik 9,37, tutaj dookreślony jest w kolejnej wiadomości, że chodzi właśnie o wynik AMH. Jak można zinterpretować taki wynik? Teraz musimy pamiętać, że są różne jednostki funkcjonujące na rynku, są pikomole i nanogramy. Najczęściej są to nanogramy, które funkcjonują w Polsce. Jeżeli to jest 9,37 nanogramów, jest to duże stężenie AMH. Ono oznacza, że najprawdopodobniej ilość pęcherzyków w jajnikach jest duża, natomiast samo AMH nie jest kryterium diagnostycznym policystyczności jajników. Więc jakby sytuację musimy ocenić całościowo. Sam wynik AMH na poziomie 9 oznacza, że jest duża rezerwa jajnikowa, natomiast postępowanie zależy od szczegółów, tak? Czyli czy są regularne miesiączki, czy są spełnione kryteria rozpoznania policystyczności jajników. AMH w takim kryterium nie jest. Panie doktorze, ja jeszcze kilka pytań poza tymi, które tutaj padły na czacie pod naszym live'em, pozwolę sobie zadać. Chciałam zapytać, czy pacjentki, które mają doświadczenie nieregularnych cykli. Bardzo często to doświadczenie z jakiejś dość odległej przeszłości, bo one od lat są na lekach antykoncepcyjnych w związku z tym, że nie planowały powiększenia rodziny. Czy to są pacjentki, które powinny w jakiś szczególny sposób przygotować się do tego momentu, kiedy o tą ciążę zaczną się starać? Czy może warto zrobić jakieś badania? Czy to powinna być jakaś lampka, która spowoduje, że na przykład o tych planach prokreacyjnych, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziemy na to mieli przestrzeń, powinniśmy myśleć wcześniej? Są to standardowe działania, czyli zalecamy rozpoczęcie przyjmowania kwasu foliowego jakieś 2 miesiące przed staraniami o ciążę. W większości leków antykoncepcyjnych zaleca się zrobienie jednego cyklu przerwy między odstawieniem leków a staraniami o ciążę. Natomiast inne ograniczenia nie mają zastosowania. Jeżeli dobrze są tolerowane leki, zaczynamy przyjmowanie kwasu foliowego. Oczywiście ogólne zalecenia mają zastosowanie, czyli wykonanie badania cytologicznego, ocena, czy wszystko jest w porządku, wykonanie badania USG ginekologicznego, USG piersi ewentualnie, czy badanie na TSH, żeby wykluczyć jakieś problemy z tarczycą, czy toksoplazmozę, ale to są ogólne zalecenia, nie różniące się od innych zaleceń. Także samo przyjmowanie leków antykoncepcyjnych nie powoduje jakiejś szczególnej sytuacji. Co więcej, często z policystycznością jajników, tych, które przyjmują leki antykoncepcyjne, ta ilość pęcherzyków, nadmierna ilość pęcherzyków nieco się normalizuje, nieco się zmniejsza. Więc często jest taki efekt, że po odstawieniu leków antykoncepcyjnych, nawet u pań, które miały nieregularne miesiączki z powodu nadmiaru pęcherzyków, to przez kilka cykli te miesiączki są regularne. Jeszcze ten nadmiar pęcherzyków niestety po chwili się zbuduje, ale jeszcze się nie zbudował. Więc to może być czas na starania o ciążę. Czy sam fakt diagnozy zespołu policystycznych jajników, czy stwierdzenia kilku tych objawów, które oni mogą świadczyć, jest czynnikiem, bo mówiliśmy, że PCOS to jeden z czynników niepłodności. Wiemy, że przy niepłodności wiek jest bardzo istotnym też czynnikiem. Czy pacjentki, które wiedzą, że cierpią na PCOS, mają na starania o ciążę, na myślenie o macierzyństwie, mniej czasu niż pacjentki zdrowe? Bo mylący może być ten wysoki poziom AMH, który często temu PCOS towarzyszy. Czy tutaj ten wiek też powinien być ważnym punktem, który rozważamy przy planowaniu macierzyństwa? Tak samo jest ważny jak u pacjentek, które nie mają, jak u kobiet, które nie mają policystycznych jajników, dlatego że wiemy, że niestety wiek wpływa na jakość komórek jajowych i wpływa niekorzystnie. Wiemy, że z wiekiem ilość pęcherzyków w jajniku może się zmniejszać, więc czasami mamy do czynienia z pacjentkami, które mają 40 lat, już nie spełniają kryteriów rozpoznania policystyczności jajników, ale 10 lat temu pewnie spełniały, a jajnik funkcjonuje podobnie. Tak? Czyli dalej mogą być nieregularne miesiączki cyklanowulacyjne i do tego mamy jeszcze zmniejszoną jakość pęcherzyków, czy zmniejszoną jakość komórek związaną z wiekiem. Także nie podchodzimy inaczej. Niestety pomimo wysokiego AMH to nie oznacza, że mamy więcej czasu na zachodzenie w ciążę. Pomimo wysokiego AMH
to niestety mamy tylko ryzyko większej nadmiernej odpowiedzi. Natomiast niestety nie mamy większej szansy na ciążę. Ja właśnie bardzo chciałam, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, dlatego że dosyć często zdarza się, że wynik AMH, który odbiera pacjentka, przez samych pacjentów bywa nadinterpretowany, czyli wysoki wynik gdzieś nam daje takie złudne poczucie, że mamy czas, że to nie jest ostatni dzwonek, a tak jakby ten wysoki wynik AMH nie zawsze musi świadczyć o tym, że ta ciąża przyjdzie szybko, łatwo i bez problemów. Dokładnie tak jest, także tutaj wiek jest ważny. Pani Paulina pisze, że od roku ma regularne cykle, ale również od roku problemy z zajściem w ciążę pomimo kontroli. W takiej sytuacji co można radzić pacjentce? To mamy całe postępowanie diagnostyczne, tak? Czyli miesiączki są regularne. Zakładam, że jakość nasienia też jest prawidłowa. Zakładam, że zdiagnozowane zostały to, że cykle są owulacyjne, czyli są owulacje, nie ma plamień w cyklu i wszystko działa dobrze. Nawet jeżeli wszystko działa dobrze i od roku nie udaje się uzyskać ciąży, no to wtedy stosujemy postępowanie dodatkowe. To też będzie zależało od wieku, tak? Czyli jeżeli ktoś ma 25 lat i regularne cykle i od roku nie uzyskał ciąży, natomiast wszystko jest w porządku, to zazwyczaj namawiamy jeszcze do tego, żeby chwilę jeszcze popróbować. No, 85% par zachodzi w ciążę w ciągu roku, połowa z tych, którym się to nie udało, zachodzi w ciążę w ciągu kolejnego roku bez żadnego leczenia. Czyli skuteczność braku leczenia w drugim roku starań jest 50%, to bardzo duża skuteczność. Tak? Natomiast sytuacja będzie różna, jeżeli ktoś się stara dłużej o ciążę, albo jeżeli ma więcej lat, więc jakby to dobieramy do indywidualnej sytuacji. Jeżeli wszystko jest dobrze, mówimy o tak zwanej niepłodności idiopatycznej, to też mamy cały sposób postępowania w niepłodności idiopatycznej. Jest to taka zasada trochę drabiny, tak? Czyli najpierw staramy się z niskiego poziomu uzyskać ciążę, nadzór nad cyklem, staranie o ciążę naturalne w odpowiednim czasie. Kolejnym poziomem jest na przykład stymulacja jajeczkowania prostymi lekami. Kolejnym poziomem jest stymulacja gonotropinami, ewentualnie inseminacja. Kolejnym poziomem jest leczenie in vitro. I teraz, jeżeli wszystko jest dobrze, no to staramy się z tego niskiego poziomu uzyskać ciążę. Natomiast jeżeli się to nie udaje, no to musimy się wspinać wyżej. Czy ciąża może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie PCOS i zmianę wysokości AMH? Wiemy, że sytuacja z policystycznością jajników nieco może się normalizować w ciąży i trochę jest łatwiej uzyskać ciążę po przejściu w jednej ciąży, tak? Czyli ciąża promuje ciążę, czyli najpierw ciąża jest takim okresem ciszy hormonalnej, jeżeli chodzi o jajniki, później jest zazwyczaj karmienie piersią, też często nie ma owulacji i nie ma pobudzania jajników, więc bezpośrednio po ciąży rzeczywiście zajście w ciążę kolejną może być łatwiejsze. Na samo AMH ciąża nie ma znaczącego wpływu. Tutaj jeszcze jedno ciekawe pytanie. Czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy PCOS a niedrożnością jajowodów? Nie ma żadnego związku. Niedrożność jajowodów najczęściej jest spowodowana zmianami zapalnymi w miednicy mniejszej, czyli w jajowodach, czyli infekcyjnymi zmianami. Natomiast policystyczność jajników jest jakby schorzeniem endokrynologicznym. Nie ma tutaj związku między tymi dwoma sytuacjami. Kolejne pytanie pani Kasi. Panie doktorze, ile dni po skończeniu przyjmowania duwastonu powinna przyjść miesiączka? Dzisiaj już 5. dzień po skończeniu opakowania, krwawienia brak. To 45. dzień cyklu. Zazwyczaj w ciągu tygodnia występuje miesiączka. Czasami potrzebujemy poczekać chwilę dłużej. Jeżeli ona nie wystąpiła, to jest to wskazanie do zrobienia USG i sprawdzenia, jaka jest grubość endometrium i postępowania zgodnie z tym, ewentualnie powtórzenia, czy duwastonu, czy zmiany leków. Natomiast typowo występuje po 3, 4, 5 dniach od odstawienia. Jeżeli nie występuje w ciągu 10 dni, no to zastanawiamy się nad zrobieniem USG i oceną, co jest przyczyną. Czyli pani Kasia ma jeszcze chwilę czasu jeszcze na to, żeby się pojawiła miesiączka.
Panie doktorze, to wszystkie pytania, które padły dzisiaj pod live'em. Bardzo Wam dziękujemy za to, że aktywnie uczestniczyliście w naszym spotkaniu i że zadałyście, bo właściwie same Panie były z nami. Te wszystkie pytania, cieszymy się, że mogliśmy na nie odpowiedzieć, że pan doktor mógł na nie odpowiedzieć, ja tutaj tylko towarzyszyłam i odczytywałam. Panie doktorze, pięknie dziękujemy za czas i za ten ogrom wiedzy przekazanej nam dzisiaj i bocianowiczom. Wam wszystkim przypominam, że pana doktora można spotkać i skonsultować się z nim szerzej w owej klinice w Warszawie. Tymczasem raz jeszcze wszystkim pięknie dziękuję panu, przede wszystkim panie doktorze, i życzę dużo zdrowia wszystkim wam. Jego antywirusowego. Dokładnie tak. Dziękuję i dobranoc. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dobranoc.